28 sierpnia wspominamy świętego Ezechiasza, króla. Ezechiasz był 13. następcą Salomona na tronie judzkim. Znany jest nie tylko dzięki Biblii, ale także dzięki annałom królów asyryjskich Sargona II i Senacheryba. Współrządził najpierw z ojcem Achazem w latach 726 do 724 przed Chrystusem. Gdy sam objął władzę, Asyryjczycy zmniejszyli teren Samarii i osadzili w niej swego poplecznika. Przyjął wówczas do kraju tych, którzy uszli spod obecnego panowania. Swym współpracownikom polecił zebrać w jeden zbiór przysłowia. Być może także on zespolił ze sobą dwie tradycje biblijne, elohistyczną z północy oraz jachwistyczną z południa. Ponadto Ezechiasz zebrał teksty jurydyczne w Księdze Powtórzonego Prawa oraz historyczne księgi Samuela, Królewskie i nieco proroctw. Wszystko to mieściło się w zamierzeniach reformy o wielkich perspektywach, przedsięwziętej przy udziale proroków. Rola Izajasza nie jest w niej znana. Klarowniejsza jest natomiast rola, którą odegrał Micheasz. Król Ezechiasz walczył także wytrwale z rozmaitymi objawami kultów pogańskich. Gdy chodzi o sprawy zewnętrzne, znajdował się w nadwyraz trudnej sytuacji. Królestwo Judy było wówczas państwem buforowym pomiędzy narastającą potęgą Asyrii a prestiżem Egiptu, który zbliżał się do swego schyłku. W 720 roku Sargon II zgniótł powstanie w Samarii i ziemię Kanaan oddał do Egiptu. Mimo to w Jerozolimie działała partia sprzyjająca Egiptowi. Gdy w 8 lat później zbuntował się Aszdod, dzięki Izajaszowi król Ezechiasz pozostał na uboczu i uniknął pomsty Sargona II. Gdy jednak w roku 705 przed Chrystusem Sargon zmarł, wielu podniosło głowę. Mimo protestów Izajasza, król uległ wówczas naleganiom partii przeciwnej i rozpoczął kosztowne negocjacje z Egiptem. Zaczęto się zbroić i fortyfikować miasto. Tymczasem Senacheryb, następca Sargona, posunął się ku wybrzeżom. Podbił miasta filistyńskie, pokonał posiłkową armię egipską i stanął obozem w Lakisz. Nad Ezechiaszem zawisła groźba zagłady. Chwilowo ratował się, płacąc uciążliwy haracz i rezygnując z wielu miast. W końcu nieoczekiwany najazd szczurów i być może związana z tym epidemia zdziesiątkowała chówce asyryjskie i zmusiła Senacheryba do odwrotu. Ezechiasz dopiero co, zamknięty w oblężonej Jerozolimie, zatriumfował. Dzięki temu znalazł się w panteonie zasłużonych mężów Izraela. Przyjęły jego liturgiczne wspomnienie niektóre chrześcijańskie wspólnoty na wschodzie. W swych Meneach i Syraksariach umieszczały je pod datą 28 sierpnia. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykład Twoich świętych odnowił w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.